Cześć, witam Was w nowym roku. Wczoraj zaczął się nowy rok księżycowy, który jest obchodzony w bardzo dużej części Azji. No i w związku z tym, z moją współlokatorką wczoraj trochę świętowałyśmy. Możecie zobaczyć w tle różne czerwone ozdoby, ponieważ czerwony jest kolorem szczęścia w Chinach i właśnie z okazji nowego roku księżycowego ustraja się wszystko, co się da w zasadzie, na czerwono i złoto. I tradycja jest taka, że te wszystkie ozdoby, które w domu się powiesiło, ściąga się dopiero po 2 tygodniach. Także my jeszcze przez 2 tygodnie będziemy miały trochę tych czerwonych zawieszek w domu. No i nie wiem, daje takiego bardzo fajnego klimatu. Zresztą ja też jestem dzisiaj na czerwono. Nowy rok, który się teraz zaczął, to jest rok królika. Także wszystkie dzieciaki urodzone teraz od wczoraj nocy to będą małe króliczki, które zresztą występowały na wczorajszej ceremonii rozpoczęcia nowego roku. A w związku z tym, że przesunięcie między Chinami a Europą, w zasadzie między Pekinem a Europą, a Hiszpanią tutaj jest około 7 godzin, to my tutaj miałyśmy nowy rok o godzinie 17. Już około 13 włączyłyśmy transmisję z tej ceremonii na YouTubie i oglądałyśmy te wszystkie występy i różnego rodzaju przedstawienia. W zasadzie oglądałyśmy gotując i trochę sprzątając, bo wieczorem miałyśmy przyjęcie z okazji nowego roku. I możecie sobie wyobrazić moje zdumienie w momencie, w którym usłyszałam polski język na tej ceremonii, na tej transmisji. I okazało się, że w tle leciała piosenka, która nazywa się Jaśmin i jest jedną z najbardziej znanych chińskich melodii na świecie. Towarzyszyła olimpiadzie w Pekinie na przykład. I na tej ceremonii została wykonana w kilku językach, więc jak ja się zorientowałam, że akurat leci po polsku, to za chwilę zmieniła się na, nie wiem, proszę, jakim jeszcze tam śpiewali, na pewno po angielsku, w jakimś języku z Afryki, chyba też był Egipt. Ludzie, którzy generalnie śpiewali albo byli przebrani w jakieś takie trochę stroje swojej kultury, albo udało mi się rozpoznać wiecie, język, w którym śpiewali. Był też Dimasz. Także wiedziałam, kiedy jest Kazachstan. I rzeczywiście cała ta ceremonia trwała jakieś 4 godziny. Było dużo występów na scenie, które były występami piosenkarzy i tancerzy, ale było też dużo skeczy, takich krótkich przedstawień. No i o 12, wiecie, odpalili fajerwerki, odliczaliśmy, zaczął się nowy rok, zaśpiewali jeszcze kilka piosenek i transmisja chyba po jakiejś godzinie się skończyła. Także to była godzina 18, my o 19 zaczynałyśmy kolację, więc miałyśmy jeszcze trochę czasu, żeby dokończyć gotowanie. W zasadzie to nie ja gotowałam, to Yang gotowała, ja tylko obierałam czosnek, trochę pozmywałam, nie no, pomieszałam parę rzeczy, poprzyglądałam się, jak gotuję. Także bardzo fajne doświadczenie patrzeć na to, a potem też to zjeść, bo jedzenie było naprawdę pycha. Miałyśmy krewetki, które były przygotowywane na parze. I one były trochę ostre, one były z czosnkiem i generalnie z odrobiną chili. Miałyśmy kurczaka. Miałyśmy też kalmary. Co jeszcze? Jagnięcinę. Były też sajgonki, które przygotowali nasi goście. A co jeszcze? Sałatka i jeszcze... Coś jeszcze było. Wszystko było tak smaczne. Brakuje mi przynajmniej jednej rzeczy.
nie widzimy, kurczak, kalmary, sałatka, tego nie rzeczy. I nie wiem. Wołowina? Tak, zupa. Zupa z wołowiny i z rzodkiewką. W sensie z rzodkiewią. Z rzodkiewią? Wiecie, tą dużą rzodkiewią, no nie rzodkiewkami. No. Bardzo dobre. Mega pycha. Do tego piliśmy herbatę zieloną, jaśminową, bo w mieszkaniu tutaj w ogóle po poprzednich lokatorach została zastawa porcelanowa, robiona w Japonii, ale z chińskimi motywami. No, także użyliśmy tej zastawy i było to takie trochę bardziej, wiecie, wprowadzające w klimat. No i jedzenie było naprawdę rewelacyjne. A moja cudowna współlokatorka przygotowała też prezenty dla dzieci. I w ogóle tradycją w Chinach jest to, że właśnie z takiej okazji jak na przykład Nowy Rok Księżycowy, dzieciom daje się czerwone koperty. I to są małe czerwone koperty, w których zawsze są pieniądze i daje się je najmłodszym w rodzinie, więc dzieciaki zawsze dostają pieniądze w czerwonych kopertach z takiej okazji. A to są, wiecie, symboliczne kwoty, no i trzeba je zaakceptować, bo inaczej to nie przyniesie szczęścia. Trochę jak takie, wiecie, nasze dawanie pieniążków gdzieś tam przy każdej okazji, tak nie mów tylko mamie, nie mów tylko mamie. Także teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko znaleźć jakieś polskie święto i coś ugotować, aczkolwiek coś mi mówi, że łatwiej będzie zamówić z polskiej restauracji i powiedzieć, że to ja gotowałam. Albo od razu się przyznać do tego, że po prostu jest kupione. Wiem, co jeszcze jadłyśmy. Pierogi. Moja współlokatorka przygotowała pierogi z właśnie farszem. Nie wiem, jakim farszem, ale były przepyszne. Były naprawdę, naprawdę przepyszne. Także mam nadzieję, że Nowy Rok Księżycowy przyniesie nam dużo radości i szczęścia i króliczki będą kicały. W sumie nie wiem. Nie wiem tak naprawdę, co królik symbolizuje w tym księżycowym kalendarzu, ale wiecie, można poszukać. Generalnie ten cykl zwierząt, które są tak jakby patronami, trochę tak jak u nas zodiak, trwa 12 lat. Czyli po 12 latach znowu będzie królik. Wiecie, a skoro to jest nowy początek, w sensie drugi nowy rok w przeciągu 2 tygodni, to nie wiem, może powinnam zrobić nowe postanowienia noworoczne. Będę miała na spełnienie ich trochę więcej czasu i przy okazji mamy nową motywację do tego, żeby zabrać się za jakieś rzeczy. No i generalnie przy okazji tego całego gotowania nauczyłam się paru wyrażeń po chińsku. Nie jestem w stanie ich powtórzyć tak z głowy, ale są na nagraniach. No, nie jest to łatwy język zapamiętania, ale na pewno łatwiej jest się nauczyć wymowy niż pisania. Tak mi się wydaje. Łatwiej jest powtarzać po kimś niż nauczyć się tego, jak to się rysuje i w ogóle potem, żeby jeszcze zapamiętać dźwięk do znaku. Ciężko, ciężko. No ale cóż, może kiedyś nauczę się czegoś więcej niż ni hao. Uszy, Monika. Siesie. Bye, bye. So perfect. Yeah, but it's nice. What is your name? Okay. Yeah, but in Chinese? Jiaozi. Jiaozi? Jiaozi. Jiaozi. Yes. Let's see. Chinese cooking masterclass part whatever. Not sure how to say this in English. Ah, okay. I have no idea what's the name of it as well. In Polish. In Polish as well? I don't know. At least I know it's in Chinese. How it is in Chinese? Chunzi. Chunzi. Okay. And it will be fried. So what now do we have here? No. Lamb, and we will be putting it to the oven. This is why
It looks like that. And what was here? Onion and garlic. Yes. Something else? No. And some sauce. Okay. The secret recipe. She doesn't want to tell us. What's there? Chicken with mushroom. Okay, this is kind of dish? Yes. What is the name of it? Chinese name? Yeah. Xiang udonji. Oh, it's like udon is like this kind of pasta udon, or it's totally different, but udon sounds... means stew. Ah, okay. Which means chicken stewed with mushroom. Okay, and this one? Beef. Beef. Also soup? Or okay. This is not soup, but it's stew. Okay. Okay. Mm. Nice.